Kochani, bardzo serdecznie Gusiura, uwaga, witam w odcinku już 9. Wody czarne miały lekko życiu. Dzisiaj sobie gadamy dalej. Można powiedzieć o tym Paydayu, co tam się działo na moim kanale kiedyś. Ogólnie. No dobra, więc najpierw wam bloki pokażę tutaj tego. Co tam się działo na moim kanale, to wiecie, tego Paydaya zacząłem tu nagrywać niby. Wyświetleń nie było za dużo tego, ale wyświetleń nie było jakoś za dużo, ale ten wiecie, jakoś to przeszło w eter, mówiąc szczerze. No i potem po Paydayu, albo nie, bo chyba przed Paydayem, a później się przed Paydayem był Centrowik na 100%. Także niby dobra gierka na tamte czasy. Wtedy akurat jeszcze remaster nie wyszedł. W tym roku co nagrywałem jeszcze. Dopiero 2 lata później jakoś remaster wyszedł. Nie? Także że w lepszej grafice jest. Lepsza grafika. Można było nawet w rozdziałce 4K, grać nawet na tej zwykłej też można, nie? Tylko trzeba mieć taki monitor duży, no. Myślę, że tam 12 odpowiada za granie centrowa na maksymalnych, a tak to tego, tak to wiecie, tak to na zwykłej 11 ten wam nie pójdzie tego, nie? Musicie mieć dyrektora 12 zainstalowanego już w kompie. Coś takiego, no. Tam jest jaśminowa w ogóle. Czy tam robotnicza chyba? Robotnicza jeszcze też. No i w sumie chciałem tutaj przejść, bo znaczy pogadać tam trochę dalej. Tam trochę dalej. Ziomki mi jakieś tam złapały właśnie. I właśnie mnie coś pobili było, no. Pobili mnie właśnie tak, że z nocą mi leciała krew tutaj tego, nie? No i tyle, no. Był to bardzo nieprzyjemny dzień dzisiaj. Znaczy wtedy był to dzień, nie dzisiaj, tylko wtedy. No a nie wiem co to był za dzień. No była bodajże, wiecie co, chyba środa, coś takiego. To wczoraj chyba mija rok od tego zdarzenia, coś takiego. Czy tam mija rok? Nie wiem, może nie, miesiąc chyba już. Albo kilka miesięcy chyba mija już. Już od tamtego zdarzenia. Wczoraj to jeszcze jakieś, kurczę, taka rzecz nieprzyjemna była na dworcu. Po prostu gościu, wiecie, powiedział mi, że normalnie centralnie prosto w oczy powiedział mi, jak mnie widział z daleka, to mówi, żebym oklep dostał od niego, nie? Ale sobie tak myślę, kuźwa, człowieku, przecież ja mam większe muły od ciebie na nogach. Także nie wiem, z czym ty startujesz. Nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia o co mu chodzi. No. Nie. Tutaj. Nie, tutaj. To jest ulica w Elblągu oczywiście. Ale to dopiero mam 3 minuty. Także od cholery czasu jeszcze gadania i mówienia. No nie wiem właśnie w sumie ile będzie miał minut ten odcinek. Może będzie miał długo, może nie. Tego. Mniejsza większość po prostu nagrywamy tą robotniczą. Tam kawałek nagrałem tylko. Tam też będzie. Tutaj balkony wam specjalnie pokazuję, bo jutro będziemy tutaj przechodzić i będziemy tam łazić po na ten na balkon. No bo tak to nie ma co nagrywać ogólnie w tym Elblągu. Kolorystyka też się w sumie nie zmieniła za bardzo, powiem wam szczerze, na tej robotniczej. Ale wiecie, jakoś to wygląda, nie? No, nie jest tak źle, nie wygląda to źle. Może i trochę brzydko też, to brzydko to też wygląda, nie to odnowić. Ale wiecie, ludzi malarzom się nie chce malować takiego czegoś, bo to wiecie, to strach wejść w ogóle, nie? Bo to zobaczcie, 10-piętrowy blok to jest. I tego.
i ciężko to pomalować, nie? To nie jest taka rzecz, że wiecie, że co, przejdziesz tu tego, nie? Nie, no możesz mieć stracha nawet, jak wejdziesz to na górę, chciałbyś to pomalować. Tu trzeba, wiecie, takich ludzi zaufanych wybrać, co nie boją się lęku wysokości, nie? A ja się bałem właśnie lęku wysokości i powiem wam, że pracowałem na takiej budowie właśnie, mogę właściwie powiedzieć, że bałem się więcej, że spadnę, nie? Stamtąd, nie? A jakbym spadł, to już dupa, już by mnie tu nie było. No, nie byłoby mnie to w Elblągu, ale jakoś sobie poradziłem, powiem wam. Strachę miałem z początku. Jak sam cholera. No i jakoś to ten. Jakoś wytrzymałem, nie? No. Także wiecie, no. Niby jest to nie jest to krótka ulica, ale myślę, że tyle minut mamy, że powinniśmy zdążyć to nagrać nawet, no. Za jednym machnięciem powinno się udać. No. Wiecie, tam, no, dlatego się, ja wam powiem, dlaczego się bałem, bo w sumie wysłali mnie centralnie tam na górę, nie? Żeby tam wejść i zgwidować im kuźwa ten. Takie tam dwie dziury, nie? Można powiedzieć, no. Ze smaru, nie? No i no to była dopiero jazda. No ja nie wiem, cud nad Wisłą, nie wiem jak ja to zrobiłem. Do dzisiaj nie mogę tego jakoś sobie wyobrazić, że jak ja to zrobiłem, że ja stamtąd nie spadłem. Ja nie wiem, dziwne to jest dla mnie, że stamtąd nie spadłem jakoś, nie? A to była wysokość gdzieś, o kuźwa, powiem wam, chyba z 50 metrów albo 100. Raczej chyba 100, bo wysoko było jak jasna cholera, nie? Ale za to kierownik widział mnie, nie? Tutaj on mówi, co pewnie myśli, no nieźle sobie radzi, nie? Tutaj go, o, Jaśminowa to jest robotnicza. No właśnie, powinniśmy przejść, ale nie wiem, czy nam się uda. Chyba tak, uda się. Uda się. Dobra, to są ostatnie bloki właśnie robotniczej. Czy tam... No, chyba tak, ostatnie bloki chyba, nawet z tego co wiem. Bo tu już... Nie, tu jest też robotnicza, aha. Czyli tutaj jest ostatni bloki, co są. Więcej nie ma robotniczej chyba. Chociaż nie, tam w dół się zejdzie, to jeszcze może coś tam będzie. No, tego. No, także... Wiecie, no... Czasami na przyszłość trzeba... uważać, jaką pracę się bierze, nie? Tego, nie? Ale dzięki temu powiem wam, no, 4 patyla zarobiłem kiedyś tam. Jakieś 3 lata temu to było, nie? Także, no niby nie tak źle, nie? No, niby nie tak źle z taką wypłatą, nie? Do tego, na początek to nie tak źle, właśnie taka mała premia, można powiedzieć, bo to było coś takiego, wiecie, że musiałem jeszcze rusztowania budować. Znaczy nie, budować to może nie, no robić rusztowania z kolegami tam, robiliśmy w sobotę, w niedzielę, a z takim tam Rafałem, z Andrzejem, wiecie, powiem wam, że kurczę, przez chwilę myślałem, że ten Rafał, nie, bo miałem też kolegę, gdzie z Gułabułę się nazywał, ale nie był podobny do niego za cholery, a zresztą był starszy ode mnie cholera, miał chyba z 35 lat, taki zabawny dosyć gościu, nie. Powiem wam, ale no nic, no już tam nie wrócę już do tej roboty, szkoda, bo były jaja faktycznie z Rafałem i z Andrzejem, to były takie dwa ziomki, którzy pracowali, o, tutaj też się właśnie pozmieniało, powiem wam, ale nie będziemy tego nagrywać, bo to bez sensu, no także były jaja kiedyś, nie, tam Jaśminowe jest, to tam też nie będziemy, tutaj ten kościół już też pokazywałem kiedyś, ale nie całego, tak ten nie pokazywałem wam, ale dobra, mniejsza większość, no. Gwiezdna tu jest już teraz, o. To robotniczą Gwiezdę będziemy nagrywać najwyżej, bo jeszcze mamy czasu sporo, pewnie jakieś 3 minuty, coś takiego, ale zobaczymy.
No. Tak, dobra. Jeszcze możemy nagrywać. A że elegancko, powiem wam szczerze. Może nagramy to wszystko nawet dzisiaj. Razem z balkonami, ze wszystkim tego. No, także. A w sumie. Że wiecie, w sumie nie ma o czym gadać z tym paydayem. Więc tam było jakiś. Sezon 1 był ogólnie. Właśnie zapomniałem wam powiedzieć. Sezon 1 był. Ale miał kiedyś powstać drugi. Ale już nie powstanie, bo. No niestety komputer się zepsuł, po prostu nie wytrzymał wam powiem, nie wytrzymał podróży, po prostu jak tutaj przyjechałem, to po prostu najprawdopodobniej dysk już nawalił, coś takiego, bo obrazu nie dawał. No, mi się wydaje, że może dysk jest zewnętrzny, może mógł nawalić, nie? Ale to nie jest wiadome w ogóle, także niby nie tak źle, nie? Tego, ale nie tak źle w ogóle do tego, ale czasami chciałoby się wrócić do nagrywania gameplay, coś takiego, nie? No, a tak to nie da rady za bardzo. No nic, trudno. Ja będę się za niedługo z wami żegnał, tak za 2 minuty gdzieś. Ale długi nawet odcinek tam wyszedł. Za krótki nie jest. Ale to przez to wiecie, przez co mamy ten tyle miejsca. Tyle miejsca mamy przez to, że Messengera wywaliłem w cholerę. Powiem wam, bo i tak mi coś konto nie chce odbierać ten. Nie mogę pisać właśnie wiadomości na Facebooku. Nic zupełnie. Także 300 mega poszło się rąbać, więc szczerze nie. Dlatego można dłuższe materiały nagrywać. No, no chyba zaraz się skończy ten czas, ten może być do 13 minut. To tutaj wam jeszcze sfilmuję to. Tu to też tam. O, i robotnicza tam też była. No dobra, nie? No ważne. No, będziemy się chyba zaraz żegnać. Wiecie, bo to może być tak, że. Akurat wszystko w sumie nagrałem, czekajcie, jeszcze tutaj nie wiem, no dobra. No, po prostu 12 minut mamy, także komentujcie, lubicie złą pójście, cześć, do następnego, do jutra, ale cześć. No i trzymajcie się, do następnego, do jutra i elko, bo w sumie nie wiem, dzisiaj mi się, powiem wam szczerze, nie chcę nagrywać tam. Myślę, no tyle, sam sponsuję. Dobra, to na razie, do jutra, elo.